co mi pani powie przed katem? Powiem, że ponieważ zainstalowałam różowe szprychy, to będę jeździć bezpiecznie. Dziękuję. No upalamy, przeklinamy trochę, bo jeździmy na krosach. Napierdalamy się trochę czasem. Generalnie no, fajnie będzie, no. No, jedziemy w nieznane, zobaczymy jak to będzie. Jedziemy tak daleko jak zajedziemy, staniemy tam gdzie będziemy chcieli. Dzień dobry panie Bartłomieju. Jak przygotowanie na dzisiejszy TED? Będziesz płakał, będziesz leżał, będziesz bity. TED. Brawo. Ale to kręciłem. Masz próżnię, co kręciłem. No dobra. Spokojnie.
wrażenia? Dwa razy te wrażenia wywiodły mnie w pole. Tak, wrażenia? Ładny piasek. Ładny taki. Czarny, czasami fajny. Prawie piasek jest bardzo głęboki. Zupełnie nie jak ciepło. A nie, dobra, nie. Przepraszam, ale... Nie. We'll be right back.
No nie. Tam. Tutaj przyszły kosiarki do trawy.
bokiem, naprawdę. Jestem ci polecę i zaraz odwrotnie. Bo to wyciekał bokiem. Się do sceny? Backstage robię właśnie. No, no, o, dobra, już jestem gotowa. No, zacznij. Kiedy? Już? Teraz? No. Już teraz? Ale na pewno? Ale go nie wytnę. Jak to nie? Ja chciałam powiedzieć, że jestem z nas bardzo dumna, że sobie krzywdę nie zrobiliśmy, zważając na nasze umiejętności. Było wspaniale. Żałujcie, że was nie było. O! To ja, Bartek. A ja z kolei się cieszę, że udało się skończyć bez strat w ludziach, bez strat w sprzęcie. Z jedną małą awarią, bo przejechałem prawie psa, ale chyba dobrze się skończyło, bo ma tylko lekko uszkodzoną łapkę i znaleźliśmy już mu dom zastępczy, więc a znaleźliśmy go gdzieś tam w środku pola, więc pewnie by i tak zginął. No, wyjazd. Chciałbym coś powiedzieć. Podsumowując, wspaniała ekipa, wspaniałe maszyny, wspaniałe trasy. Jesteśmy wspaniali. Tyle. Mega, mega, fajny test, bardzo mi się podobało. Fajny offroad, bardzo fajnie mi się latało. Tak, latało przez kierownicę. Zobaczmy, gdzie jest trasa po twoim bucie. O, tutaj. Jak do tego fajnie, doszło? Fajnie było, fajna ekipa. Jak do tego doszło? Nie wiem.